Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, 11 rozdział. Pierwszy list świętego Pawła do Koryntian, 11 rozdział. Werset 20. 20 werset, 11 rozdział, pierwszy list świętego Pawła do Koryntian. Wtedy, gdy się schodzicie w zborze, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy nie macie domów, aby jeść i pić, albo czy zborem Bożym gardzicie i poniewieracie tymi, którzy nic nie mają? Co mam wam powiedzieć? Czy wam was pochwalić? Nie, za to was nie pochwalamy. Ale bowiem ja przyjąłem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy, złamał i rzekł: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was wydane, to czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: ten kielich to nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją, albowiem ilekroć ten chleb pijecie, a w kielicha tego pijecie, śmierć pańską zwiastujecie, aż przyjdzie. Przeto ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha pańskiego niegodnie, winien będzie ciała i krwi pańskiej, niechże więc człowiek samego siebie doświadcza, i tak niech jest chleba tego i z kielicha tego pije. Ale bowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. Amen. Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, nie będziemy potępieni. Dzisiaj jest zaproszenie, abyśmy sądzili samych siebie, abyśmy nie byli sądzeni w życiu poprzez Pana. Jak osądzamy samych siebie, nie będziemy podlegali pod sąd. Korzeniem wszelkiego zła jest chciwość, miłość do pieniędzy. Czyli jak nie rozróżniamy samego siebie, Bóg zdecydował, aby dał sąd. I sąd jaki jest? Bo ten, który je i pije niegodnie, wystrzegajcie się chciwości, albowiem kto pije i je niegodnie, je i pije sąd własny pije i je. Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a nie mało zasnęło. Wszystko, co czynimy, kochani bracia i siostry, ma konsekwencje. Jak zdecydujemy, abyśmy szli w zaprzęgu Chrystusowym, będziemy mieli konsekwencje całkowitego błogosławieństwa. Całkowitego błogosławieństwa i pewność, że wejdziemy do Królestwa Niebios bogato i będziemy rozkoszować się w wiecznym życiu w Królestwie, którą upodobało się naszemu Ojcu nam dać, będziemy rozkoszować się całkowicie. Jak jednak będziemy trwali pomimo, że Bóg nam to objawia i pokazuje w naszych błędach, w naszych grzechach, w naszym chodzeniu według pożądliwości naszego oszustnego serca. Wtedy rzeczy nie będą miały dobre wyniki. I dzisiaj wierzę, że Bóg nam to mówi wszystkim, najpierw mi, w najlepszy sposób i w najczystszy sposób. Są grzechy śmiertelne. Śmiertelny grzech jest jedny, że kto bluźni Duchowi Świętemu, nie może przyjść do upamiętania. Co znaczy śmiertelny grzech? Znaczy, że uczyniłeś to, koniec. Jest tak, jakby
włożył znak, znamię w siedmioletnim okresie Antychrystusa. Ale jest też grzech nieśmiertelny. Czyli możesz pójść do Pana, możesz się pamiętać, możesz powrócić, możesz wezwać miłosierdzie, łaskę, krew Chrystusową i wyczyści nas krew Chrystusowa od wszelkiego grzechu. Ale jest tak samo jeszcze jeden śmiertelny grzech, który wychodzi z nieśmiertelnego grzechu. Jest to ochotny grzech. Jak ochotnie grzeszycie, jakikolwiek grzech czynicie, ale sumiennie go czynicie, bez chęci, abyś upamiętał się i abyś ją odrzucił. Wtedy jakikolwiek nieśmiertelny grzech, jak robisz to sumiennie, przez cały czas, bez kontroli, bez upamiętania się, bez powrotu, zmienia się ten nieśmiertelny grzech w śmiertelny. I dlatego zasnęło wielu. I po śmierci nie ma upamiętania, nie ma żałowania. Dzisiaj więc, kochani bracia i siostry, namawia nas Słowo Boże, abyśmy wypróbowali, niech bada samego siebie, doświadcza samego siebie człowiek i później niech je. Dzisiaj i od dzisiaj doświadczajmy samego siebie. Co znaczy to? Bądźcie gotowi. Niech będą wasze biodra przepasane i świece zapalone. I wy podobni do ludzi oczekujących Pana, który powróci z nienacka. Znamy dzień, ale nie znają godziny. Nie wiedzą, czy przyjdzie w pierwszą straż, drugą straż, czy w czwartą straż. Ale słudzy muszą czekać, aż powróci Pan z wesela swojego, aby byli gotowi, aby otworzyli, aby go przyjęli. I tych, którzy w taki sposób oczekują, te słudzy, którzy w taki sposób oczekują, gotowi, nie śpiący, nie w piżamach, nie bez zainteresowania, nie przez cały czas w grzechu, w nieśmiertelnych grzechach, które stają się śmiertelnymi grzechami, Pan takim będzie usługiwał. Przepaszę ich, posadzi ich do stołu, przystąpi do nich i będzie im usługiwał. Dzisiaj więc, kochani bracia i siostry, podejmijmy decyzję wobec Boga. Nie jest to dla kogoś albo dla jakiś Słowo Boże, jest to dla nas wszystkich, bez wyjątku, którzy słuchamy gdziekolwiek Słowo Boże dzisiaj. Niech doświadcza każdy człowiek samego siebie, aby nie był sądzony, bo inaczej Bóg da sąd do upamiętania. Sąd dla powrotu. Zło dla poprawy. Dzisiaj więc mamy wszyscy ładną, piękną szansę. Teraz jak powstaniemy, stańmy z bogobojnością i z drżeniem. Dzisiaj to zrozumiałem bardzo dobrze. Pracując ze strachem i z drżeniem nad naszym zbawieniem, bo Pan jest blisko, przyjdzie w godzinie, której się nie spodziewamy, czy z osobistym zaproszeniem, czy poprzez porwanie Kościoła. Nie znajdźmy się tak jak ten niemądry bogacz, nie znajdźmy się tak jak pięć głupich panien, dziewic, ale znajdźmy się jako gotowi, którzy słuchają trąbę Pana i abyśmy zobaczyli te śmiertelne nasze ciała, jak się zmieniają w nieśmiertelne. Amen, bracia i siostry. Wykorzystajmy, proszę was, tak jakby nas prosił Bóg, wykorzystajmy dzisiejszy dzień. Jutrzejszy dzień nam nie należy. W tej
ta chwila nam do nas należy i ta chwila, i tą chwilę wykorzystujmy, wykorzystajmy. Żałujmy i prośmy, aby Bóg się nad nami zmiłował, aby nam przebaczył. Usługiwanie nasze, w usługiwaniu naszym, aby nie było czegoś złego, aby było pełne usługiwanie nasze, tak jak chce nasz Pan, co najmniej dla tego momentu, pierwszy raz przyjmijmy dla błogosławieństwa, a nie dla sądów, społeczności krwi i ciała Chrystusowego. Powstańmy teraz.